Trzeba zapytać, czy w porządku wszystko, prawda? Tak. O-o. Co pan tak każe? Chory jestem, był w jakiejś Polsce, tam zima jakaś. Zima. U nas cieplutko jeszcze, ale niedługo tak, śniegi mają spaść. Bardzo dobrze. Śniegi no i wtedy to bardzo niedobrze będzie. Wtedy to będę chory jeszcze bardziej, się nie opłaca. Jest, Rysiu. Jak pan jest chory, to proszę się wylogować i do łóżka. O Jezu święty! Zawału dostał! Anka, coś ty mu zrobiła? Nic. Dzwoń po łapi duchę. Tak? Proszę? O, stał. Widziałeś? Nie, nie. Co jest, Rysiu? Jak kupuję... kurwa, jak to co? Kurzonki! Coś ty... Dobra, ubierz sobie biały i chodź. Ania, kopelat. Cześć, czekaj, dam ci jakieś hajsiu. Daj, może coś. Daj, hajsiu, daj, bo ja dopiero z Czeczeni, z wycieczki wróciłem, z żoną byliśmy. O, jadą. Jezu, jak to się włączało? Szybko? Jadą. Witamy. Dobry. Doszło tutaj do wypadku. Obudzili się tacy już. Zasłabli. Dobra, to rozumiem. Na widok. Chyba pani Ani. Pani Ania olśniła swoją urodą. Pomagam. Sola trzeźwiający podaje 20 jednostek adrenaliny. Ja myślałem, że to karawan tu podjechał. Nie no, ładny suburbanik. Proszę nie obrażać, to jest rządowe auto. Dla pani Ani przygotowaliśmy. A z tym? Flagi do braniu. No może nie ma. Tylko ten, takie są. Plastikowe. Plastikowe to są. Czekaj. Mogę panu liny dać. A, się popsuło. Tego, to się popsuło. Aniu, no plastikowe, ale dobre. Przynajmniej drzwi pancerne, zobacz jakie grube. Grube. No, szyby też pancerne, żeby już wiesz. Jest krew? Dobra. Nie ma krwi, no co ty. A jak mi się coś stanie? A to, ale no, aha. Jest krew, jest. Dzień dobry. Proszę nie krzyczeć. Co ty robisz? Co pan robi? Na interwencji wyjeżdżałem. No ale to, żeby mi zarysować maskę? Ja tak nie zarysowanego nie wiecie. No jak to nie? No panie, chron teraz będzie, aj. Taka robota. Przepraszam. No to zamówić trzeba. Rysiu. Panie medyku? To ja zamówię. No co? Na czteropasmówce w stronę, kolega się rozwiń tam. A, no dobra, to tam jedziemy też. I co jest? To nic nie zbiera się. Dobrać nie może? No białego garnituru nie może znaleźć. Rozmiaru? Gdzieś u góry są. O jest. O! Przepraszam bardzo serdecznie. Brodę chciałem doczepianą, bo mi kurwa nie rośnie. No to jest. W okularach. Za stary pan już jest na brodę. No proszę nie obrażać, A ja nie obrażam, ja tutaj prawdę mówię. Rządowe osoby to są. Będziecie państwo głosować na nich jeszcze. Ryszard, chudy co ostatnio jesteś? A co oferują? A bo... Z wycieczki... Ania, co oferujesz? Z żoną byłem. Kurwa gorąco. Ja jeszcze nie wiem. A to głosuję. No, dziękuję. Chociaż prawdę mówi. Trzeba dzisiaj zrobić chyba, Aniu, te zebranie obywateli. I powiedzieć, na kogo głosować mam. Ta bomba, znaczy co? Nic. Pierdolić tą brodę. Gdzie jedziemy? Jedziemy gdzie wszyscy? Jedziemy? Co ty chcesz? Proszę wsiadać. Jedna osoba z tej strony. Proszę, z tej strony siup. O kurwa, kolejny zapad. On też zależy. I teraz z tej strony, co Ania? Ty siadasz się z przodu? No to siadaj. O! Gdzie mi tu się pakujesz? Wskakuj. O, ale was tu ty, ile tu miejsca jest? Aniu, czekaj, ja się do tyłu obok ciebie przesiądę, bo to tak siedzę z dupy nie w pietruchy. Czekaj. Chodź.
To z drugiej strony pan musi, z drugiej strony. O ile może pan tak. Zaraz zobaczymy. Proszę się dojść, proszę się dojść. O! No i jest. Pięknie, Aniu, złapię za rączkę. Tutaj jedziemy. Ładnie. Podjedziemy jeszcze do tutaj po pizzę, po donata, dobrze? Tak, pewnie. Momencik, momencik, jeszcze tylko sobie tutaj pozwolę zmienić coś. Aniu, z Czeczeni ci kremik przywiozłem, bo to jest strasznie suche rączki masz. Skąd? Z Czeczeni. Daj. Może masz. Uściutki. Jak ja? A gdzie to był Ryszard? A w Czeczeni z małżonką na wycieczce. Jak? A bardzo dobrze. Fajnie, fajnie. Bo kurwa nam bagaże na lotnisku pomylili, pokręcili to wszystko, a idź pan kurde. Ty w tej Czeczeni taki, ale cieplutko, parasolki, drineczki, kurde, za partyjne pieniądze można się bawić. Chcecie coś państwo? A ja dziękuję po obiedzie. Dobrze, dobrze. Jest, coś tam ma, no, pewno. To jak Jeffik tobie robił, to ci robił chyba pop ten, nie? Witam, witam. Dobry. Dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dobry, dobry. Jak tam, Aniu? Już. Można jechać. Pamiętasz tą muchę bengalską, co mi przywiózł ten, jak mu tam było? Ten taki ode mnie, pamiętasz? Ten, co z moim bratem się umawiał? Tak. Aaa, to Robert. Robert. Tak, Biedron, tak. No. I on mi taką muchę bengalską przywiózł. No. Już miesiąc temu odkręciłam swoich. Tu wyleciała. No to ty pierdolisz, a to trzeba uważać, bo ja w Czeczeni słyszałem, że to dużo chorób przynosi. Nie. Bardzo dużo chorób przynosi. Wenerycznych. No słuchaj, zgłosiłam na policję, nie wiem, czy ją znaleźli, czy nie, może ją trzymają. To jedziemy gdzie? Nie wiem. Na policję sobie życzymy? No. Chodź, podjedziemy. Może mi znaleźli tą muchę. No nie byłem. Słyszałem tam na stronie partii byłem, że Leszek się do dymisji podał. No coś go. Co, nie wiem, gdzie oni są. Zdymisjował się. Zdymisjonował. A dobrze, że auto jeździ, kurwa. Czuć, że ciężkie jest. Fajnie. Dobrze je zrobił Jeff. Ona dobrze jeździ. I jest taka sprawa, ja byłem wczoraj. Tak kurwa, czuć, że ciężkie. W sprawie naszej partii, Amba Fatima i Nima. Tak. Dałam mu do podpisu, że jesteśmy nietykalni. Wiadomo. Tak, Andrzej, tak, tak. Andrzej jak to Andrzej. Podpisał wszystko, co mógł podpisać. Andrzej wszystko podpisuje. Tak, Andrzej wszystko podpisuje, także mamy podpisane i chuja nam mogą zrobić. Podpis mam. Nie podrabiamy. Anka jest dobra. A co jak nie znaleźli tej muchy, Aniu? No to ja nie wiem. To już musiał mi kupić. No ja nie wiem jak muchę ci kupić. Takie łapki na muchy kupić, to się łapkę kupuje i się albo takie co się łapie. Przyklejają. A to nie, bo wtedy mucha się przyklei, ale mucha się przyklei później i zdechnie, a to taka mucha. No ale to może to odklejmy pieniądze. Ją w odpowiednim momencie, nie? A jak ze skrzydłami się nie odklei? No to właśnie o to chodzi, nie będzie miała skrzydeł, to nie odleci, nie? A w sumie tak. Ale Ania, jedno, nie rozumiem.
Bo chuj ty ten słoik otwierałaś. Miałaś udusić? Bo ja wiem, że ty tam ze słoikiem miałaś epizody, ale żeby... Jakie epizody ze słoikiem? Lubiłaś... A, lubiła se przycupnąć. Takie, takie zboczenie zawodowe, takie ze starych czasów dawnych, jeszcze ze szkoły jak byliśmy. Ania sobie na kamerkach dorabiała. Na kamerkach? A jak? No nie widzisz tego ciała? No proszę. Nie spodziewałem się. Ja bym proponowała zacząć dobrze karierę partyjną i zrobić po prostu kogoś chuja od razu. A może z wybory zrobimy? Dorian, proszę cię. Jakie wybory? Przecież to i tak wszystko będzie sfałszowane. Plepsy już stoją. Ten wózek bym się przydał, tak więc nogi jeszcze trochę pobolewają. Auto. Te nogi bolą? Dalej? Bolą. Chodź, zapytamy się. Ale te kurwa chipsy mógłbyś se zeskrobać tam z tyłu, bo... Tam? Znowu ja? Pani Ania i pan Ryszard Kalisz przyjechali w odwiedziny do policji. To wynająłeś mi już przydupasa? A to nie wiem, co to za pachoł w garniaku. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Pani Ania i pan Ryszard przyjechali, mógłby nas pan obsłużyć? W jakimś biurze? Oprowadzić? To do wyższych stopni trzeba, bo ja to... A jest ktoś? Jestem. Na komendzie aktualnie... nie, ale Ajad już jedzie, także z nimi tam trzeba będzie pogadać. Ale proszę pana, ja mam tutaj, nie pan patrzy, podpis Andrzeja Dudy. Chodź no na chwilę. No mów. Podpis Andrzeja Dudy. Andrzej Duda to tam ty. W Polsce co rządzi. Tutaj to jest. Proszę pana, ale on wszystko podpisuje, na jego podpis. Taki klapek, bo wiesz, ja żonę w Czeczeniu zostawiłem. Mhm. Jakby tak wpadł od czasu do czasu do mnie. No nie ma problemu, Rysiu. Zaraz załatwimy. Pogadać. Dobra, sezon, dobra. Wie, że sypnę słóweczko, najwyżej się mu stopień podniesie. Już na jego twarz. Nie, że wiele nie wymagam, nie? Bliżkę ma ładną, także... A jeszcze znowu pijesz? Dopóki żona z Czeczeni nie wróci, to mógł wpadać tak co chwilę. Nie, wiesz co, nie, bo ogólnie to nie ten... Ja tam dziewczyny wolę, nie, ale... Teraz, takie... kiedy to wiadomo. Ania. Ania jeszcze w liceum cycków nie miała jak coś, także... Ja w akademiku, nie? Kurwa. No to zaraz zagadamy, tylko niech przyjedzie ten. Długo będziemy czekać? Pani Ania się niepokoi. A pan to kto? Pan się tak nie zbliża do pani Ani. Do inspektora z szacunkiem. Zasłużył. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry, dobry. Pani Ania i pan Ryszard, my byśmy prosili o wejście do jakiegoś biura, musimy porozmawiać. Bo to jest sprawa rządowa. Pokaż im podpis. A gdzie go masz, Aniu? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. To proszę nas obsłużyć w jakimś biurze i opiszemy sytuację. Czekaj, się należy za... Chodź po jakim razie. Pan nas obsłuży? A kim w ogóle panowie są? Jakiś dokument to samo? Ja jestem Secret Service, proszę bardzo. A to jest pani Ania Grodzka i pan Ryszard Kalisz. To nie poznaje pan? No nie poznaję. To se kurwa telewizor kup. A nie, no bo tam kłamią. Proszę pana, mamy podpis. Proszę bardzo, niech pan patrzy, kto podpisał. Ja też podpisuję. No proszę pana, ale pan Andrzej Duda podpisuje więcej niż pan. Proszę pana, nam wszyscy podpisują.
Nieważne kim jest, ważne, że podpisuje. No, czy dobrze. Mamy jego podpis. Pieczątka możemy... jest? Jest. No. Duda to Polak, nie jest przypadkiem? Tak. No to co? Tam bym się ustawiał. Witam. Z jakiej sprawy panowie przybyli? No? Proszę do biura zaprosić panią i pana Ryszarda. Oni są z rządu. To jest nasz... Ale proszę pana, kurwa, troszkę więcej szacunku. Jak z wakacji z Czeczenii wróciłem? Ja nie mam czasu na pisać. Bo będziemy musieli wypisać nieodpowiednie. W miejscu publicznym... Do gubernatora będziemy musieli złożyć nieodpowiednie tutaj doniesienie, jeśli państwo nie chcą nas obsłużyć. No nie powiedziałem, że nie. Sprawa jest priorytetowa. Zgłaszałem zaginięcie 2 miesiące temu i chcę uzyskać jakieś, jak się prowadzi śledztwo. To proszę się do biura petenta tam od strony wejścia głównego. Chodźcie do dyżurnego. Ja już auto tu zaparkowałem. Dobra, to nie ukradną. No dobra. Darku, otwórz. Darku. Dziękuję. Obtaining offen. Po jakiemu daniu? Pisałem na drzwiach. A ty już nie można weź? Po chuju ten. Już nie można weź? Czekajcie chwilę, tylko coś sprawdzę. Ej, puknę w szybę. Zaćmy, nie musimy przedłużyć. No, idzie. Kurwa, co to za kraj? W Polsce jakbyśmy byli, proszę pana, to jest kraj. Tutaj tylko czekać. No to to za organizacja jest. Dzień dobry panu. No chwileczkę, tylko tu radio ci przyciszę. Dobra. No tutaj inspektorzy kazali mi się wami zająć, o co chodzi? Proszę pana, nie wiem czy tak mogę gadać na dyżurce. No a czemu nie? Posłany 2 miesiące temu zgłaszałem zaginięcie i ja nie wiem jak się śledztwo toczy i kto to toczy. I czy w ogóle cokolwiek się tu toczy. Oprócz Ryszarda Kalisza. A ten, śledztwo w jakiej sprawie? Zaginięcia. Zaginięcia czego? Kogo, a nie czego? No to kogo? Muchy bengalskiej, proszę pana. Muchy bengalskiej, tak? 2 miesiące. A tu mogę dowodzić poprosić? Proszę. Dobra. A nagrodka, tak? A niech pan mi odda wosy. Halo? Już, chwileczkę, sprawdzamy tutaj. Dlaczego pan peruchę bierze, Ani? Po co to tak sprawdzać poważnie? No nie, bo tak nie wiem, tak bokiem wisiała, chciałem sprawdzić, czy peruchę bierze. Przepraszam bardzo. Już momencik, czekaj. Na nagrodzkę, tak? Rozczesać ci? Tak, rozczesz mi. Ani, czekaj, kurde Boże, co ty z tymi włosami zrobiłaś? To taka pasieka tutaj. 153:00. Albo ten tam się tak tłuści, kurde. Tak, ja to zgłaszałem 2 miesiące temu. Słuchajcie, i ani widła tutaj do lobby przyszła Anna Grodzka i ona się pyta... Co ale pani Ania Grodzka, prosiłbym, panie funkcjonariuszu. Pani Ania, na ty nie przychodził pan z nią. 10:04. No ja tu dostałem takie informacje od przełożonych, że śledztwo jest w toku i są na dobrej drodze, ale aha, nie zapomnieli o tym, cały czas jest w toku. Aha, no to bardzo się cieszę. A no. Kim jest tutaj? Prokuratorem. Aha, to przepraszam. Tu w komputerku właśnie też pisze wyraźnie śledztwo w toku. Jakie są wskazówki, poszlaki, cokolwiek? O, a do takich informacji to ja nie mam dostępu nawet, aha, wie? Pani? Przy dobrej kopercie wszyscy gadają. Nie, naprawdę, kurde, no.
Mam jakiś regulamin tutaj, no. Nie mam, nie znam hasła, no. Prawilniak się znalazł. Prawilniak się znalazł, pewnie jeszcze tematy w zeszycie podkreślał. Zróbcie coś tutaj, bo ostatnio spadłam. Prawie ostatnio na szpitalu jakieś pogryzienia były, więc chyba nie odleciała pani mucha. No, ona gryzie trochę. A pan to kto? Dokurator. A. Tutaj, no proszę. Tak. Chwileczkę, wyślemy te schody, tak? To ja tutaj tak, ostatnio spadłem tu chyba 3 razy z tych schodów. Dobra, maila wyślę. Oni zawsze się szybko odpisują, bo na helpdesku cały czas siedzą. O, proszę, przyszedł mail. Aha, no dobra, przyjęli tą sprawę i jak najszybciej postarają się naprawić te schody. Dobrze. Dobrze, to tyle, dziękuję bardzo. No, dziękuję bardzo. Jest wam bardzo miły. Dziękuję. A, dziękuję, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Czekajcie, czekajcie ostrożnie na tych schodach, one są jakieś takie dziwne. No co się stało ostatnio? Padłam ostatnio tutaj na wózku. Na wózku? Jeździłaś na wózku? A. A co się stało? Przecież ja byłam na Ukrainie, w Bombasie. 2 miesiące. W Bombasie aż? W Bombasie. I co na tym Bombasie? Byłam z żołnierkami. No kurde. Trochę się tam pobijałam i mówią, Anka na wózek, bo będziesz kaleką. Robimy spotkanie, Aniu? Mało tego, powiem ci więcej, ostatnim tu wózkiem jechałam z Moricą. O kurde. Aniu, spotkanie jakieś robimy? No jak coś, pewnie tak. A gdzie? Na scenie? No ale ty będziesz tu skarbnikiem albo kimkolwiek. Nie wiem. Dla cywili co bym zrobił? No. To ty też musisz dołączyć. Bo... Ja mogę dołączyć. Okej. Tylko tak, proszę moje rzeczy zawieźć do hotelu. Ja nie przyjechałem tutaj... Wie pan ile się leci z Czeczenii do tutaj, do tego stanu? Ile? Nie wiem, ale w chuj. W każdym razie ja jestem zmęczony. Rzeczy proszę mi zawieźć, ja nie będę tych targał, tych meneli wszystkich, tych bagaży moich. I przede wszystkim jedno pytanie. Nie, 2 pytania. Po pierwsze, ile za to dostanę i ile będzie wódki na imprezie? Ja myślę, że jeśli byśmy wybrali taką partię, to można by liczyć nawet w milionach dolarów, oczywiście amerykańskich. Oj. Pan podjedzie tutaj pod mój bank, o ile jeszcze. Jest bank, Aniu, jest. Trzeba by jakoś zreaktywować. Pania, z tego co wiem, to on się tylko pali i nic więcej. Pania, te 20 tysięcy wpisowe, co ty mi, kurwa, za przeproszeniem dałaś, to ja sobie waciki za to kupię. To co to jest? Mogę pożyczyć. Ty, ja nie po to układy nam załatwiam za granicą, żebyś ty sobie tak, kurwa, pieniędzmi szastała. Jeszcze się odrobimy, spokojnie. O Jezu! Wiesz... O cholera, rzucił nam się! O! A wiesz co... A wiesz co w Polsce teraz gadają? Wiesz co w Polsce teraz gadają? Chłop nie żyje, chłop umarł. Oj. Ty, rzucił się pod koła. Jak? Wezwij Janka medyka, napisz do nich. Ale jest pusta. To jak się rzucił pod koła? Sam się pod swoje auto rzucił? Kogo tak to wykręcało? Panie, on ma głowę na drugą stronę. Oj, ja pierdę. Przecież to trup jest, kark ma skręcony. Biorę oko ten. Jezu, nie. O nie, Ania, nie przy ludziach. Czekaj, medyka wezwę. Chłop się rzucił pod swoje auto. Jest, jedzie. Tutaj. Aj. Wezwałem. O! Przyjechał ktoś. To my nie zawracajmy sobie może głowy. Chodź, Aniu, już pomogą tu. Jedziemy na to spotkanie. On przepychał auto i chyba za słab. Za mało miał. Za mocno po prostu. Aniu, wiesz co się teraz w Polsce dzieje? Śmieją się ze mnie.
śmieją się ze mnie. To wszystko przez ciebie. Dlaczego się śmieją? A bo Ania plotkę puściła, że Biedroń w Kaliszu był. Co kurwa, to jest takie śmieszne? To jest takie śmieszne? Pan Kaliszu, ja przez depresję kurwa 20 kilo schudłem? To dobrze, to na plus. No, chyba dla ciebie. O Jezu, jeszcze tu nie była. W ogóle nasz stan zbliża się do przebudowy, więc to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że to dzięki tej partii, Aniu, twojej. Dobry. Dzień dobry, witam. Raz, dwa, raz, dwa. Czarna działa? Krowa, czarna krowa w kropki bordo, jak mnie słychać? Bardzo dobrze, proszę pani. Dziękuję. Ujdziecie w filunie, zaczekamy i będzie można zacząć. Ja sprawdzę, czy wszystko w porządku tu. Uchuj, ile tam, ile go sobie da? Chodzenie, jakbym chciał sobie klikać chodzenie, myślałem. To takie normalne chodzenie, kurwa, ludzkie chodzenie, takie no w tempie. Proszę pana, pan wie? W głowie prawie przyśmieszy. To rzeczywiście. O, ale cuda. Ania, ja chodzę, ale każdy mówi, że nic się nie da zrobić. Ale proszę tu za barierkę nie wychodzić, gdzie mi tu kurwa? Przepraszam. Proszę, proszę, bo inaczej będziemy musieli bezwładnić, spokojnie. Wypadkiem, skoczyłem. Proszę. Dobry. Witamy. Witam, a chyco. Niech cię nie zwiedzie ta siwizna. Pan łysy jest, a nie siwy. Wiecie państwo, że przebudowa stanu to dzięki partii pani Ani? No, a coś robił, kurwa, 25 grudnia 83, co? Panie Aniu. Klałem wódkę ze szwagrem, proszę pana. A ja ci powiem, co się zrobił, karpie. No to i plus jeden, no już mam pani głos wyklany za mnie. Tu będzie jeden wielki burza, jak wygramy. To nie stało. A możemy za miejscówko? Ale niech pan wyjdzie, bo tu musimy porozmawiać. Ja jestem z prywatnej ochrony pani Ani. Ale to niech pan się tam ochroni, my tu porozmawiamy w czteroczkę. Ja jestem z prywatnej ochrony, ja nic nie powiem. Chroni mnie wszystko. Secret Service. No nie powiem się. Czeczeni, tak już nie było. Załatwić dokumenty. Jaki kieba. Dzień dobry. Ale ja się podsłuchują, no. I ten łysy pan też. Na Darku możesz odejść na chwilę. Proszę za barierkę nie wychodzić. Sam je wypierdalaj stąd. No, bardzo dobrze. Co z nim jest? Proszę wyjść. Coś z nim jest nie tak. Kurwa, padaczki dostał, Ryszard. Mucha bengalska go ugryzła. Anka! Anka mucha bengalska ugryzła gościa! Gdzie? Anka mucha! Kurwa, poleciała, nie zdążyłem złapać, ale zobacz, co się z nim dzieje. O, poszedł, wyrzuciło go. Gdzie? Bo wywal je gdzieś, nie wiem, gdzieś poleciała. Halo? Nie spodziewałem się. Ania ma muchę! Po imieniu ją wołaj. Gdzie? Kalamita. Zobacz. Ty. To ta? Nie ma. Kalamita. Ja widziałem muchę. Jak się nazywa Anka Mucha? Kalamita. Kurwa, nie mogę, Anka, to jest mistrz. To ta z TVN-u. Aniu, Ryszardzie, przejdźcie na scenę, zaraz zapowiem was. Już się troszkę ludzi zebrało. I proszę stanąć przed tutaj sceną. Oczywiście. Czekajcie.
Co pan? Jebać politykę, proszę pana. To na jeżeli coś się panu nie podoba, to wie pan, gdzie jest brama wyjściowa. Przyszykuj się. Proszę tu głosić. Uwaga! Uwaga! Proszę ciszę! Partia pani Eny i pana Ryszarda. Zapraszamy! Ale można to robić kulturalnie. Wielkie brawa, wielkie brawa! Halo, halo! Halo! Raz, dwa, raz, dwa. Nie działa. Halo! Coś się kabel odpiął. Można mówić, każdy usłyszy. Halo! Słychać! Słychać. Halo. Słychać. Dzień dobry, nazywam się pani Ania, tutaj jest pan Rysiu. Rysiu. I przyjechaliśmy z Polski, gdzie byliśmy w Sejmie. Nakradliśmy się jak nikt, dlatego przywieźliśmy pieniędzy tutaj. Sponsorujemy przebudowę tutaj całej wyspy w pizdu. I nie ma tak, jak dostaniemy się do władzy, nie będzie tak, że policja wjeżdża w cywil jak chuj w Mariole. Że nie tu się jakieś cyrki się. Dzieją. Będzie spokój i tyle, a nie jakiś burdel. To prawda, jebać policję. A nie, że tylko pistolety i tyle. Jakiś ciebie prezydent, jak ty jesteś wieśniak i ogółem całe te... Ania, znowu się zacinasz bez tabletkę. Wszystko. Dziękuję. Precz komuna. Brawo dla pani. Ja jako precz komuną! Tu będą pompy dla cywili. A nie, prawidłowo. Że tylko ma strzelać z nich polityka i ogółem powiem, że Rysiu, jakiś ciebie prezydent, jak ty jesteś Ania, ja jako najbliższy kandydat na ministra sprawiedliwości chcę tylko powiedzieć, dobrze, że tym, co im chuj w dupę, połamie kości. I bardzo dobrze, popieram. Dzięki, brawo dla mnie. I ogólnie tak, po pierwsze, primo, 10 tysięcy dla każdego, na dom mojego dziecka. Kurwa, tornister ma jak zerówkę jakaś Monika. Nie? 10 tysięcy dla każdego na dom mojego dziecka. Po pierwsze, program ochrony, zabezpieczenia przed HIV-em. Prezerwatywy będziemy zrzucać samolotami. To bardzo ważne jest. Bardzo ważne jest. Ja się to w Czeczeni nauczyłem, bo tam syf jak cholera. I przede wszystkim tak, wprowadzimy nowe, bardziej ekologiczne i nowoczesne umundurowanie dla policjantów w kolorze różowym. O, popieram. Do wyboru różowy i ekli. I oczywiście jak przyjedzie nasz koleżka Biedroń, to każdemu policjantowi chuj w dupę. Prawidłowo! Pan jest ministrem. Kurde! Ministerstwo Sprawiedliwości, kurwa! To nie jest sprawiedliwe, proszę pana. Sprawiedliwe. Pana. Był pan kiedyś w Czeczeni? Nie byłem. Ale byłem, proszę pana, w Wietnamie. Nie byłeś. Pierdala. Kurwa, proszę pana. Panu zaraz no. Nogi połamę. No. Dobra, przepraszam, czy jakieś pytania są do partii? Ja mam pytanie. Proszę. Dlaczego akurat różowe? Czego akurat różowe? Proszę pana, my jesteśmy partią wolnościową, tak? My mamy swoje zasady. Pana, dlaczego kolor niebieski był zawsze kojarzony z mężczyzną, a różowy z kobietą? Proszę pana, to jest dyskryminacja jawna. Ja się na to nie godzę i ja sobie wypraszam ale pierdoli. Tego typu zachowanie. No tak, ale jak pan wybiera jeden tylko kolor, to jest dyskryminacja innych kolorów, tak? Ja już się ciebie pytałem. Białego popieram, kurde, dobrze gada. Co robiłeś, kurwa, w 84 roku? Czekaj. Karpia wpierdalałem. Karpia żeś wpierdalał, a ja w kolejce stałem, hamie. Czarnuchu, zamknij ryby, no. Kurde, panie, pierdolę się zaraz. Spokojnie, panowie, spokojnie. Przywołuję was do porządku. Bo aż mnie, kurwa, trzymaj mnie, bo aż mnie szczyści zaraz. Dobrze, Anka, trzymaj mnie. Tutaj, kurde, ja powiem białym, kurde. Anka, łap go, bo zaraz wypali na nich. Rysiu! Rychopeja.
tylko nie zrozumiesz, ten psy wpierdala. Nie, nie, takich flaków się załatwiało. Kurwa, ja z Wietnamu jestem, nie z Chin. Co, ty, grozisz mi? I bo wszystko to samo. Zawołasz kogoś? Nie, to samo. Jakie żeś ty mi święta zrobił? O, piwo kupił. A jakie są w internecie? Ania, weź te tabletki, bo znów się przycinasz. Idziemy. To wszystko, dziękuję bardzo. Wygramy i to będzie jeden wielki burdel, się nawet nie pozbieracie. Kurwa, nie mogę. Chodź, idziemy ludzi na kasę w chuja robić. Rysiek! Ale mnie podkurwił ten fantacen, no kurwa, aż mi się hemoroidy spuciły. Gdzie jedziemy? Ja? Musimy sprawdzić, czy ludzie nam ufają. Podjedźmy do kogoś pierwszego, lepszego. Zobaczymy, czy da nam pieniądze i zaufa. Dobra. Jeśli zaufa, to mamy tym dać tych wszystkich. Dobrze jadaniu? Tak. Szukaj tu jakiś ludzi. O, jest tam już coś. Następny. A. Tu do tego na rowerku? Można się zatrzymać. Na minutę. Porozmawiać chcemy, halo? Znajdzie pan dla nas chwilę? Kurwa, Anka! To nie ja! Co się stało? No nie wiem, to nie ja! Dzwonek ci dzwonił. Nie, to mój telefon. Dzień dobry. Dobry. Partia pani Ani i pana Ryszarda chciałaby z panem zamienić słówko. Proszę pana, taka sprawa jest. Kopnij pan coś dolara i my podwójnie oddamy za pół godziny. Biedny jest. No, no tak, rzeczywiście. Czekaj tego aptekarza. Ja podjadę autem. Aptekarza. Jak 20. Udzieli pan pomocy finansowej? Na rozwój partii, ja tu mogę. Na rozwój partii, dziękuję. Na rozwój partii to ja mogę, ale wszystko zainwestowałem w przebudowę. A co tu się stało? Dobrze, dobrze, pani to już sobie sama zainwestuje, jak tam pani będzie potrzeba. No. Czek wypisuje. O, dziękuję. Postrzelony jest! Tak, jest postrzelony, prosi odsunąć. Boże święty, zobacz Anka, postrzelili go w klatkę piersiową. Jezus Maria. Ja tak pod komendą? Mięsień kontrol 1, zobacz co się dzieje. Proszę nie zgrozić pani Ani. Proszę się wszyscy odsunąć. Proszę się odsunąć. Pierwszej pomocy chciałbym udzielić. Tym stanem jest coś nie tak. Tu jest. Kto go zabił? Państwo go zabili? Torbę medyczną rozkładam. Zestaw jałowej gazy. Anka, zobacz, tam drugi leży. Patrz, zobacz co się dzieje. Co tu się dzieje, się pytam. Ogarnijcie tych cywili tu pod komendą, żeby się... Zobacz, Anka w brzuch dostał. Jezu Chryste. I w rękę i... O Boże Święty! Anka, kontrol... mięsień kontrol 1, zobacz tu, weź bliżej do niego, zobacz co tu się dzieje, zobacz, spójrz oczami swoimi. Brzuch! Rana! Proszę się odsunąć. Rana! Proszę zostawić, on tu jest w pozycji bocznej ułożony, medycy już jadą. Medycy już jadą, ty, ja tu Anka, zobacz! Po ciele jedzie! Patrz, przejechał mu po nogach! Jezus Maria, co tu się dzieje? Cholera! To jakieś zbiorowe samobójstwo było? Niech się panowie odsuną. Ty patrz, dolary tutaj leżą, Anka. Niech leżą, tam się proszę odsunąć, za drogę proszę przejść. Anka, 49 dolarów, chcesz? Ty, a wiesz ile medyk mi dał? No. 2,5. Da się? Da się? Czyli ufają. Ufają. Sprawdzenie dokumentu. Jakiś kłopot? Ma pan z tym? A dlaczego pod komendą trupy? Pod komendą trupy. Sekunda. Oho. Ale
Proszę państwa, skoro widzicie państwo trupy, to dlaczego chodzicie dookoła tych trupów i nie pozwolicie? Ja jestem Secret Service, pilnuję pani ani partii. Tam jest auto nasze. Partyjne, tutaj. Stoi tu grzecznie, zaparkowane. Dobre, fajne. Partyjne. Sprzeda pan. No co pan? Jedyne takie mam, nie więcej. Tyle głośno. Porobiło się. Ale tutaj, panie ratowniku. Tej rana postrzałowa cały czas uciskam. Anka, chodź, zobaczymy, czy wyposażony helikopter jest dobrze. Chodź, sprawdzimy. Ty, otwarte zostawili, Anka, zobacz. Kurwa, Anka, uważaj. Bo ruszysz jeszcze śmigłem. Anka, kurwa! No dajcie wsiąść i zobaczyć, ja pierdolę, nie wiedziałem. Kurwa, drzwi pootwierane. Ale tu wygodnie. I tam dalej jeszcze są. A wezmę sobie, zobaczę też. No, zobacz. O kurwa, ty! A co tak słychać dziwnie? A bo słuchawki założyliśmy wszyscy. Jak? Tak? Jak to? No słuchawki założyliśmy, no słuchawki, wiesz, żeby jak nie zagłuszało. O kurde, to nowe technologie. Ryszard, za blisko siedzisz, muszę usiąść z drugiej strony chyba. O, usiadłem, trochę dalej się przesunąłem, bo... A to tutaj co to jest? Co? To, po lewej. A to dobre jest. A nie co wiem, to zobacz. Jest? Nie wiem, o kurwa! Drążek. Anka, wyłączaj to! Nie ciągnij za drąga! Anka! Anka, puść drąga! Kurwa. To ja dalej siedzę. Uważaj, żebyś tym nie poleciała, bo to będzie dopiero, wiesz... Oba, tak zobacz. Nie no, mają. Fajne. Fajne, fajne. Proszę, oj, oj! Fajny sprzęt z tymi słuchawkami macie. A jak wygram, to wam kupię lepsze. Fajne. Pan, panie doktorze, to jest pani partia, pani Ani i pana Ryszarda. Dobry. Ryszard, dzień dobry. Dobry. Miałby pan coś na rozwój partii, żeby wspomóc panią Anię? Dziękuję, dziękuję. W zamian oferujemy nowe śmigłowce, nowe sprzęty medyczne. Ja wam odrzutowce kupię do tej karetki nawet, do szpitala. Panie ratowniku, pan go już tam zabrał do tego śmigłowca? Będziecie tutaj myśliwcami zapierdalać, tylko dajcie coś grosza. Pan doktor ma? No panie, sypnij coś. Podwyżki będą. Pan zamurowało go chyba. Może przez ten hełm nie słyszy, stuknij go tam. Dobra. Kurwa. O kurwa. Panowie, za mocno. Halo. Za mocno. Dym. Nie, bo tu... Co to było? Hełm mu cisnął. I się dusił. Panie! Co to tak nadymione to? Race dymne? Co tu się A dzieje? Czy państwo już złożyli datki na partię Amba, Fatima i Nima? Dopiero wam dałem 2,5 tysiąca. No a to tylko pana, tu więcej potrzebuję tych pieniędzy na party. Tak, komu tu dać? No, pani Ani, panu Ryszardowi, każdemu po kolei. Ryszardowi proszę. Wy w tych medykach będziecie tu zgłaszcie się za półtorej godzinki zapierdalać. A to nie jest medyk, Aniu. To jest policjant, Aniu. Ja jestem policjantem, droga. To jak? To pan w karetce siedział? To jest karetka. Przecież mi pan jakiś medyk dał wcześniej pieniądze, a nie pan. A nie, dobra, to pan, no medyk to nie miał. Ja tu... Aniu, pozwolisz, że... Policji też będziecie mieli. Torebki ci wyciągnę. Oto naklejki partyjne, naklejki dla każdego darczyńcy. Proszę naklejeczka dla pana. Że... Proszę. To pana Joker tak wyszkolił na takiego dobrego proszę policjanta. Proszę naklejeczka. Ja nie mam pojęcia. Ludzie z mojej partii, proszę pana. Z WSI. Panie policjancie, tu naklejka dla darczyńcy. Proszę. A jeszcze spotykasz się, Aniu, z Joką? Nie, tak czasami tylko na gadu-gadu piszemy. No. A ktoś tego jeszcze używa? A kakałowca gotujesz, czy już? Nie, no nie, dawno nie piekło, można by było coś tam pierdolnąć w piekarniku. A może byś go zaprosiła na kakałowca? Kogo? No jak ze starych czasów.
No komisarz. No. Ale on się zdziadział strasznie. A co się stało? Co pan takim małym dużym tu jeździ? W tym środku. Ale pewnie dobry. Od tego bierz. Ten pewnie ma hajsu jak lodu. Panie, wspomóż pan partię. Datki zbieramy na partię. Panie, wyłącz pan tu. Tu już wszyscy prawie dali. Wyłącz. Pan wspomoże panią Anię i pana Ryszarda w swoich tych bardzo duże auto. Ty nawet się felgi kręcą. Rolnik szuka żony. Pomoże pan partii jakimś groszem. Jakiś Janusz. Jezu, ja jestem, panowie, ja to. Kurwa. Zarabiam na życie, wożąc pszenicę. No, takim autem? Nie wiem, ale... Panie, dawaj coś. Mogę rzucić groszem, ale to pod bankomat musimy podjechać. Ty, ale zobacz jakie kalosze ma. Przepraszam, ja przyjmuję czytnikiem. Skórzane. Ja przyjmuję czytnikiem, proszę tu zbliżeniowo tu proszę. Jaką kwotę chcę podpłacić? No to podaję panu, no przecież tu ślepy pan jest, czytnik panu daje. Co pan tutaj tak stoisz? Krzywo. Widzę, że pan tu niechętny. Mandacik za szybkę wystawię od razu za parkowanie na środku parkingu tutaj. Może do doktorów pojedziemy, do głównego szpitala, chodźcie. Ja już tutaj za. Kurwa, ciemno się robi, jak ja tego nie lubię. No. I dwie osoby dały i łącznie już 5000. Da się? Już 5 patyków masz? Tak. To dużo. A nie, narobiłam się. Trzeba coś z tym bankiem zrobić. A podjedziemy na bank? No zobaczymy, czy tam w ogóle... No ten bank to fajny. Inwestować. Słuchaj Rysiek, ostatnio temat przywijałam z Ryśkiem drugim. Można by było... Śliska sprawa, no. Rozumiem. Rysiek mówił, że... Dobry interes na tym. Że to ludzie na tym zarobią. Ania, mówię ci... To jest góra złota. O chwil la porte d'ente. Zobacz. Permel la porte d'ente teraz jest. Widzicie? Widziałem, no. No czemu ty po francusku znaczy mam ogłoszenia w tym banku? O, to jest dobre. Zrób mi zdjęcie, Rysiek. Tak będę już robić. Momencik. Zobacz. Kenia. Zobacz, tak to będzie. Powiedz... Kurwa. Powiedz Serek. Serek. Ping. Dzięki. O. Pa, widziałeś pyk? To już. Za okienko. O, to kto to jest? Nie wiem, ja bym tu zainwestowała jakoś. Tak mnie kusi. Anka, nie wciskaj kurde guzika, bo to wiesz. Który? Dobra. No przy tym gościu, żebyś wiesz. A to ja nic nie wiem. A tu nie miało być w holu jakichś pięter? Dlaczego te okna takie są? A tu nic nie ma. Tak wysoko. Bo to do góry chodź. Żeby światło było, przecież to nie wiem, to coś wymyślała. To twój jest projekt. Jak wy tu przechodzicie? Mi się nogi w kolanach nie zginają. Przeskoczyć musisz. O. Nogi mi się w kolanach nie zginają, to boli. Nie naciskaj na niego. Dobra. Idę górę zobaczyć. Miałeś się naciskać i co? Ale ja nie naciskałem. Co tak harcie?
kurwa, ciągle. Nie coś robią. Tego się tak drze. Coś ta dotknęli, kurwa, że tak wyje. Kto to tak zaklikał? Anka, kurwa, coś tam wyje. Kto dał mi sup? Dominos, wiesz co? Ktoś pakietem podarowywał. Anka, gdzie jesteś? Anka, zobacz tu, jakie jest lobby, ty. Z tamtej strony musisz wejść przez okno. Zobacz, jakie są szyby, Anka. Zobacz, jakie są szyby, Anka. O kurwa. Policja przyjechała. Po chuj wciskałaś? O ty, o Jezu, zobacz, jacy ty. Kurwa, Ryszard, co żeś wcisnął? Miałeś gościa nie wciskać. Wciskałem. Ty, jakiś muzułmanin przyjechał. Proszę nie obrażać pani Ani. Panowie, co to za alarm, co tu się dzieje? Nie gadać ze mną przez okno, tylko tutaj wyjść? Co to za alarm? Gdzie mnie pan tu urodzi? Już przede mną tutaj stanął. Testujemy sobie nowe urządzenia. Nowy system alarmowy. Jakie urządzenie? Aha. Ktoś pierdoli? My tylko co testujemy. Czyli działają jak to. Ale co z tym pieniędzmi? Na razie tutaj panowie stoicie. Nie ruszajcie się nigdy. A to tak, przyjechali, kurwa. Dobrze, że nam tu nie opierdoli nikt kasy, fefr. Jak się cieszą, że jeszcze nie wygraliśmy. O kurwa, aż machania. Musimy sobie sprawdzić na budynek, tak czy siak, nawet jeżeli to są testy, sprawdzamy alarm. Proszę się tutaj ustawić przy budyneczku, nie ruszać się. Z party jest pani Ania i pan Ryszard. Mogę dać legitymację, że to mój bank. Jestem właścicielem. Gdzie wy według na bankę? Zapałszył alarm. Tak głośniej jak to mówię. Słyszysz? Mówili. Nie fał... Co? Że co? No, że fałszywy alarm. Jakie fałszywy? No to ja trzeba powiedzieć, jak mam sprawdzić, czy działa alarm, jak mam nie włączać? No, mogłaś powiedzieć, że wcisnęłaś, kurwa, guzik. Tamtego pana proszę zostawić, on tu tylko pracuje. Patrz, ile ich przyjechało, kurwa, tu chłopie. Alarm, system taki, że ja pierdolę. Dziesiątka, kurwa. Drogę odgrodzili. A nie, że odwrócili, bo to jakiś. Ma pan w policji? Dokładnie. To nie wygląda pan. No, no wygląda jakby buraki zbierał. O! Kto zgasił światło? Ja mam światło. No bo pod kątem takim stoisz. Oświetlenie musisz mieć w tablecie na ultra i będzie git. A gdzie to jest? Aha. W oświetlenie, no, w tablecie. W odcinku? Gdzie to? Powtórz. No i co? Ale gdzie w tablecie? A! Dobra, to mi się nie chce. Konfiguruj tablet, grafika, oświetlenie, oświetlenie ultra. Co tam montuje na szpitalu? Jak ubrani? Ale na szpitalu montują podobno. Jakie jest oświetlenie, pan jest? Light. Light.
No to nie ma czegoś takiego. Grafik pierwszy. No. I po prawo będziesz miała light. Saturation, kontrast, coś tam. No, ja tam. No i co? Pojechali. Oni się nie pożegnali, ani nic, nie, kurwa. Na szpitalu montują kogoś. Dzień dobry, do widzenia. Jedziemy sprawdzić? Pluta? Dawaj, dawaj. Jedziemy. To dawaj. Kurwanka, co to jechało? No jak z tego filmu, co tego bandziorka łapali, pamiętasz? Pamiętam. On zapierdalał. To mówisz na szpitalu coś, a skąd słyszałaś? No mówili, no widzisz, że jadą tam. Jadą na sygnał gdzieś, no. A jest szpital w mieście? Nie, w szpitalu nie. No, po tej przebudowie ma być niedaleko miasta, wiesz? Aha, no i dobrze. To u góry. Bo długo podobno się dojeżdżało i... Aha. To widzisz, co się dzieje. Zmiany, Aniu. Można powiedzieć, że to dzięki tobie zawsze. Też zmienia. Że ta partia, wiesz. A pierdolę, wariaci. Zasuwają, co? Dobrze, że mamy tu sygnały, to przynajmniej, wiesz, zjeżdżą na mnie. Potem się rozjeby jeden z drugim. Pretensje do rządu. Nawet. Dlaczego? Jezu, ten szpital daleko. Bo to w Borison nasz, ale ja nie wiem, kto to wymyślił. To ten szpital to ja nigdy nie mówiłem, że tak daleko to. Ja jestem na wózku zapierdalałam. Przez cały ten? No. No i co, dałaś radę? No, przecież dojechałam. Nie widzisz tych mięśni? Wtedy miałam. Pojechał gdzieś dalej. Jakaś afera jest gdzieś, wiecie. Jedziemy, nie? Ania. Głodny jestem. Nawet długie światło ma to auto, zobacz Anka jak kurwa. Pokaż, pierdol. No i teraz krótkie. O, ja pierdol. Coś trąbi do nas chyba. Nie da się kupić tak. No ten. Bagiet. Anka, ty częściej musisz tą tu wpadać, bo to wiesz. No będę. Teraz to. Takie auto ci dam do garażu, będziesz zasuwać, co? To pan tak szarżuje. My z party jesteśmy, proszę mi tu nie trąbić, cholera jasna. O kurwa, ty, poszedł. I się natrąbił, widzisz? Bardzo dobrze mu tak. Dobrze, Anka, że go tak wzrokiem uwiodłaś. Nie szarżować tak. Ja mówiłam. Bardzo dobrze, Anka, żeś go wzrokiem uwiodła. No i widzisz, Anka, no i to dobrze zrobiłaś. Tak, jedziemy tak za nimi? Dobra, jeźdźmy, co mamy tam. No, jadę.
Ale na głosowanie jest. Się głosuje. Na kogo głosujesz? Jakieś głosowanie mi się tam w tablecie. No właśnie, Vote Day albo Vote Night. No to ja nie wiem. Wiesz co, daj Vote Night. Zawsze wszyscy na Day głosują, może coś się zmieni. Mam wpisać to? No, 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 ale no. Nie w tweet, tylko tam, wiesz, te druga. Gdzie? To ja nie wiem. No wtedy to zawsze się wpisywało. Wiesz, nie? My tu jesteśmy, wiesz, uzbrojeni, Janka, to... Ja maskę mam. Patrz, zobacz, tam u góry coś się dzieje, zobacz, ile świateł tam jest, Janka. Nie, czekaj. Widzisz? O, no, no. Jakaś afera, za nami jeszcze chyba jedzie. Znaczy nie. Anka, może tu przejedziemy, co? Górą. Dawaj. Dadam radę? To jedzie? No. Powiem pionka. Żeby ci ABS-y nie poszły. Jesteśmy, o. Niech pan tak nie szarżuje, ty. Co trąbisz? O Jezus, o Jezus! Anka prawie wjechał w nas. Ale papa, patrz jak on od prawo do lewa, jakiś pijany. Nie mieści się, dwóch pasów mu nie starcza. Powiem ci, Aniu, fajny ten wóz partyjny masz. To musisz mi jakoś ten dać. No w garażu będziesz miał, nie? A, no co zajebiście. Ania, no. A te papiery na tą ładę mi już przepisałaś? Mam garażu, ja ci dam to. No zobacz, Franka, tu już rozbili się, patrz. Na dole. Rozbili się, no. No i co, tak że nie pomogą mi? Pojechali. Gabi, dzięki za suba! Witam sklepalo! 14 miesiąc razem! Tu nie było. Serdecza gleba na czacie, jeszcze raz wielkie dzięki za suba! Uśmiechnięta buźka. Witam! No co dostałeś tak na Mikołaj? No Mikołaj był dzisiaj bardzo bogaty w tym roku. Bardzo bogaty był. No, powiem szczerze. A, co ty dostałaś? I co, gdzie jadą? W lewo, w prawo? Prosto? Prosto chyba, co? Prosto. Tu nie ma gdzie skręcić. No, tam się świeci, co Anka? Wszystko. Odpalę długie, bo... Wiecie, tam na pewno jakaś afera jest. Zaraz popytamy. Tyle by nie pojechała. Dobrze się nim prowadzi, ciężki, ale jest dobry. Tak długo tu do miasta dojedziemy. Ja dojadę. To jest gaszy, bo oświetlam. Pijanie od lewej do prawej, patrz. Jakaś fajna policja. Ale im się świeci, co? Zwolnij trochę, bo im w dupę wjedziesz. Wolno, ja daję. Kurwa, patrz. Jest. Poszli. Kurde. Kurwa, niedzielna policja. Ciężko mają. Już drugi taki, czy trzeci, nie. Cholera. To jest ten sam. To ten sam? Ja rozumiem. No tak. Przecież ja rozumiem. Wjechali, to byliśmy pierwsi od nich. Ale panowie, ja rozumiem. Sobota, niedziela, panowie. Kurwa nawet poniedziałek, ale to już wtorek jest. No co tu się dzieje? Jest! Panka, zobacz. Pa, pod górę jest. Pod górę pojechał. Jak mocny trakiem. Pod górę pojechał. Chodź, zobaczymy co się dzieje. Co robię? Co? Kurwa, wolno. Zjeżdżam, co go? Gdzie oni są? No pojechali pod górę, wiesz? Za nami. A to policja. No. Jak oni tam wjechali? Co oni? Ciężko. Jakimś takim terenowym chyba, wiesz? Jakimś takim dużym wjechali, nie wiem. Co to? Wow! Gleba, wszyscy gleba, kurwa! 3 sekundy na glebę policja! Kurwa, zobacz co się dzieje. Ty widzisz, Anka? Co te... Benioffice podarował 5 subów.
Witam cię, Beniofis, witam serdecznie. I kurde, prima aprilis. Pierwszy sub. Geniux, drugi sub. Ognisty, trzeci. Skubany, czwarty. I Dark Spider, piąty sub. Witam skład pana. Serdecznie Gleba na czacie, jeszcze raz wielkie dzięki za suba. Beniofis, bardzo dziękuję, to chyba na święta takie, kurde, co? Podarunki. A na święta to wszyscy tacy, kurde, że zawsze. Bardzo mi miło. Bardzo dziękuję. Jakby ktoś chciał jeszcze tu wesprzeć jakoś, serdecznie zapraszam. I bardzo dziękuję oczywiście szczerze tutaj za te wszystkie wsparcia. To się szanuje, to się respektuje. A to góry to. Gleba, bo strzelam, kurwa! Gleba! Da pan. Gleba, wszyscy gleba, kurwa! 3 sekundy na gleba. Bardzo dziękuję. Herbaciarz jeszcze dostał suba od Beniofisa. Dziękuję bardzo. Witam skład pana! Serdecznie Gleba na czacie, jeszcze raz wielkie dzięki za suba. Nie, nie, nie zatrzymywacie? Pan. Ja już taksóweczka tu jest. Nieprzytomny ktoś. W lesie. Pop leży, nieprzytomny, chujnie, może umiera. Ta policja tylko tam. Ja nie wiem. Strasznie, strasznie. Trzy razy się ci sami wyjebali do rowu. Napierdoleni albo co? O kurwanka. O. Mamy pancerny jak coś. Ja mam pistolet. Dobra. A ja tu co? Mam się po krzakach kitrać? Będziesz Leszek. Zobacz, zobacz, na... zobacz. Rysiu, będziesz na pletkach. Dobra, jaka flara poszła, zobacz, pali się coś, ty. Ja ci strzelę z na pletkach. Przed nami, zobacz. Co tak się dymi? Kurwa, coś się pali, las chyba podpalili. Ty zobacz, to są ci pijaki, co tu? Pojechali w las. Co, wjechać? No, ale ostrożnie tak. Dobra, dobra. Ostrożnie jadę. Włącz, włącz syreny. Jezu, następna leci. Świeć, świeć, pomożemy. Świecie, świecę. My tylko świecimy. Kurwa, medal dostaniemy, ja pierdolę. Poświeciłem, poświeciłem. Dobra, to te pijaki. My tylko świecimy. O, czysto jest, co? Chyba. Dobra, nie żyje ktoś, zobacz, nie żyje ktoś. A nie, żyje, patrz. Zgaszy te długie. Bandyta jakiś. Dobra, jesteśmy na miejscu. Dawaj, Jania. Zabezpieczam. Zrób się coś. Ja zabezpieczam. Jak coś, spoko. Drzwi otwarte zostawiam, w razie jakbyście musieli wsiąść. To ja miliony wydam. Jesteśmy na miejscu. O, witam. Aniu, spokojnie, spokojnie. To jest policja, a nie jakieś, Ci podaję apteczkę. A nie jakieś kakaowe sny. Może pomówisz o tych zabezpieczeń, co tak zapijali. Zapijali mordy. Którzy? Nie wiem, może to ci. Tutaj w jednym radiowozie ktoś jest pijany, bo... Panowie! Panowie, chcecie auto? Z eksportu auto chcecie? A jakie? A może być takie zielone nawet, wielkie, opancerzone? No pewnie, pewnie. To dwa ja bym zamówił, jak się da. Dara, moment. Moment. Pan, ja nic nie widzę. Gdzie jesteś? Okularów nie wziąłem. Taki? Do mnie, Ania. O, będzie. Ulala. Klucz podam. Okej. Okay. Proszę bardzo. A dziękuję. No to pan ma takie dojście do tych rzeczy. Secret Service, pani Ania. Wystarczy, zagłosuje pan na panią Anię i na pana Ryszarda. Jaką Anię, kurwa?
No pani Ania Grodzka tu stoi, tam stoją. Co oni zrobią? No jesteśmy tutaj, partia to jest. To dzięki nim przebudowa. Aha, no dobra. I są te państwa eksplorery jeszcze i te wszystkie pierdoły, tylko to trzeba wszystko pouzupełniać, dużo tego w chuj. Za dużo. Ale to chyba dopiero na nowej tej, żebyście za szybko nie szaleli. Ale jakie idzie na nowej, co? Dopiero jak przebudowa będzie mi się wydaje, że... To się nigdy nie doczekamy. No jak, przebudowa już niedługo. W tym miesiącu. Ja to o tej przebudowie to już słyszę od przełożonych od tyle. Dobra, dzięki panie. Jak się pan nazywa? Secret Service. Panie Secret Service. Ania, głosy zdobyłem dla ciebie. I tu panowie wszyscy zagłosują na ciebie, stąd. No jak żebyś prowadziła takie? No, mówię, że to dzięki tobie. A, tylko dwie sztuki na razie. No i... Po co panie, się tam złapie drążka, bo pan wypierdoli Hasana. O. A instrukcja obsługi taka jak kiedyś. Okej. Trzeba jod. Jodkę potrzeba. Dobra, jodka jak pan wciśniesz parę razy i git, nie? Dobra, wszystko. Pan przetestuje, czy działa. Sprawdzałem, to winno być. Jodka, czy tam co innego. To, co pan sobie ustawił kiedyś. Gdzie jesteś, Ania? Tu, nie widzisz mnie? Tu jesteśmy. Słyszałem, że... O kurwa, oślepia. Chłop z radości... Ty zobacz, jak zaświecił. ...kiedy dzwoni Grodzka. Kurwa. Hartman, zajmiesz się nimi. Medycy przylecieli. Lecę. Chłopa tam leczą policjanci. Ja pierdolę, ale akcja, chodź. Pan gdzie żył, panie? Na 11 możecie się udać na patrol. Panie, czy żyjesz? Hej, Jeffik, jak zrobił tą robotę, to dobre to... Ania, ja bym się spać położył. Chodź tam ten krzaczki mi namiot postawisz. O kurwa. No. Co ci mam, dziecka wystawić? Nie no, chodź. Ania. No dawaj. Ale wróćcie zaraz, tylko nie za głośno, żeby było. Nie no. I do... No, robić was. Ja wszystko boli, wszystko. Co wy spamujecie tak tymi emotkami? Może nie podchodzić. Co się tam dzieje? Co to tam się kapitan? To są prywatne sprawy. Zboczeńcu. Ania mi namiot stawia. Storma nogę postrzelała. Płaci te. Dobra, dobra Aniu, dziękuję za namiocik. Już jutro sobie mam. Dobra. No, na razie trzymaj się. No, ja nie wiem, czy na piwnicę nie pójdę robić. No, to po piwnicy. No, dobra, połączymy to jakoś, dobra się ma. Odejdź do Hartmana, gdzie on jest. Anka, wsiadaj. Jest, ochroniarz. Tam gdzie jesteś? Z tamtej strony, tam są drzwi otwarte. No bo ja nic nie widzę. Wsiadaj, tu drzwi otwarte są. O, go mi się troszkę. A ja nic nie widzę. Ale siedź. No. Ja wsiadam już. Wyjedziemy. A co tu, szczelanina była? Co tu się stało? Szczelanina była. No. Jedź pan! Całego dnia nie mamy. Ty zobacz, leży tu coś, jakiś świetlik.
Ty, to budynek ci trzeba postawić, co? Partyjny są? Nowy bank może? Jak to niedługo taka przebudowa? Coś tam możesz pomyśleć. Dobra. Tak w kajdankach da chodzić? Ja pierdolę. Nowości, nie? Na moich czasów nie było takich rzeczy. Musieli pomagać, prawda? Wtedy to skuwam nóżki. Nagrały panią kamery przemysłowe. Że pani zabiła. Kamery przemysłowe. No. O, jaki ten. Iu. Anka. No. A może przetestujemy ten bank główny? Czy co? Co? A ja wiem, o czym ty myślisz. Może ja ten główny przetestujemy, co? Ja mogę coś na facjatę nałożyć. Tak? No. To co, jedziemy, nie? Pewnie. Fundusze przydadzą. Może jechać już do domu. A to auto musimy zmienić, co? Nie, no nie będziemy się takim tym wozić, to jest zapancerne. To tym jedziemy? No nie wiem. To może flagi jest. Ściągnę chociaż. Chociaż jakby strzelali, to chuje nam zrobią. No dobra. Widzisz ten guzik tu? Klikasz maskę, ten guzik tutaj na suficie. Klikasz maska tlenowa wypada. O kurwa. W razie czego. Takie bajery ma? No, pod siedzeniem jest grupa krwi moja. Będę wiedział. Myślę, jak tu na skróty pojechać, Wyszanka. Ma tędy, nie? Nie, czekaj. A gdzie to coś teraz? No jedziemy, musimy po sprzęt podjechać, po taki wiesz. No. Immunitet chyba jest, nie? Immunitet, to chuja nam zrobię. No właśnie. No ale kogoś do banku będzie trzeba zaciągnąć. To może powiemy, że zarobię. Że co? Że zarobi? No. No. To podejdziemy. Patrz. Kurwa, ale dużo. O, jedziemy. Jak się teraz zajęli tutaj, to jak nam się uda, szybko się uwiniemy, nawet może nie podjadą. No dobrze by było. Na pewno ktoś tam został w mieście. Pewnie tak. A co tam, Ryszard, jak tam... Nie wiem, poszedł spać. No. Postawiłem mu namiot i poszedł spać. I poszedł spać? No, w lesie. A jak ten immunitet działa? Mnie też obejmie? Oczywiście. No dobra. Mam podpis. Andrzeja. No i dobra. No jak Andrzej podpisał, sam się pofatygował? Podpisał, co by miał nie podpisać, jak on wszystko podpisze. Jimmy, widziałem, że strasznie słabo wam ten pościg poszedł. W ogóle tam, ja jechałem za typami, to widziałem, że ja tylko jechałem za nimi. Tam jeden radiowóz tylko pojechał. Było tyle radiowozów, tylko jeden dojechał. Słucham? A, się też przy okazji przebiorę, bo w tym garniturze to wiesz. Dobra. Trochę słabo, no tam kurwa Gustaw powinien za ryj wziąć. A tym BMW. No Tacho nie będzie za szybkie, nie? Jakbyś Chargerkiem pojechał. Jimmy. To łatwiej, tylko no wiesz co. Kurwa Hornet, brakuje mi Ruska. Najebanego.
go na cel mikrogoszera. Ja mam stary mikrofon, kiedyś używałem, mógłbym mu podesłać. Przynajmniej nie skrzęczą. To od Dereka, Jimmy, ludzie? Zbyszon, znaczy Genix, wiesz co, nie wiem, Hornet jest na tym, na czacie, możesz go zapytać. Już nie pamiętam. Derek ma majoreta od Jockey ze stu. Dawaj, Emka, jesteśmy na miejscu. A gdzie jest Anka? Może wyjebał ją? To Anka typnąć, ale... Czeka maszanka wejdzie i... Gdzie tanka? Wchodzi. Zbyszon nie, że wkurwił, tylko Derek tam obraził Jockey, dlatego. Tak, Priest, będzie odprawa w piątek przed zamieniarką. Czekajcie. Widzicie, o to bym się raczej nie martwił. Mi się pysia. Kryształów, Benny Office. Czy nikt na serwie nie ma psychy, żeby was zaatakować? Muszę kupić i5. Kurde, chyba nikt nie ma. Ty, tu są te Tesla jeszcze. Czy ja to jest Tesla? Ty, ja nie przypominam sobie, żeby taka Tesla była. Ale zapierdala. O kurwa. Grant Incorpo? Kto to był Grant Incorpo? Janka, zobacz jaka Tesla. Styki mi popaliło. O, a co to jest tutaj za ten logo? Jakiejś firmy. Tak, Mati, będziecie mieli. Tylko Kifa musi zrobić nosze.
maskę jeszcze. No ja mam. Ja też, pasuje? No. Kurwa. Co? Widać cię. A pierdolę. Chodź, no dobra, chodź już. Już niech będzie, chodź. Jedziemy, jedziemy. Bo coś przyjechało. Anka, coś przyjechało szybko. Wsiadaj, wsiadaj, Anka. Nie da się. Z drugiej strony. Jedź. Drzwi zamykam. Nie ma ty. Nie powrót. Kurwa, która godzina, że jest noc? Zegarek nie działa, ja pierdolę. Popsuł ci się? Tyle zapłaciłeś za zegarek i co? Nie wiem, nie działa. Dobra, zaraz się może zacznie. Ty, Anka, może wyjaśnić. Poprosimy, żeby ci Kakołowiec zaśpiewał na banku. A czemu on? A nie? Nie pasuje? No, czy jest na emeryturze? Ja nie wiem, ja się nie znam. Napisałaś z nim listy? No nie, nagadaj tylko. O Jezu! Kurwa. Ty, powiem ci, Anka, że auto całe. No ja nie wiem, widziałeś jak wygląda? O. Może i wygląda tak, ale nawet ci opona nie popsuła. A czekaj. Naprawiam. Co mam zrobić, kurwa, żeby pod tym kółkiem była zawsze broń? Czy kurwa? A, konfiguruj. Sterowanie. Domyślne. I Arma 3 Apex w tablecie. Houston Controls. Siedzisz w środku? Tak, Houston Controls. I co? Cześć Tatarski, cześć, cześć. I default, tam powinno być coś takiego. No. No i default i Arma 3 Apex. Masz? Settings. KBDings. I default. Ja mam... Controls, tak? Czy settings? Nie wiem. A jak masz? Na początku masz settings, później masz controls i później masz default, nie? Na dole, default. Pod controls. Aha, na dole. I jest Arma 3 Apex, tak? Controls. Mam jakiś preset, a konfigurę add-ons jakieś takie. Co, ja ci pomogę w banku. No nie, no wtedy nie, to niepotrzebne, bo ja tam będę ciągle zbroń miała. To tak pytam. Co jest? To uderzyło w nas coś, czym się wydawało. Kurwa, nie wiem, czy w nas wjechało, czy nie. Jakiś głos słyszałem. No chyba szyba pęknięta jest, poczekaj. O nie, coś pęknięta. Oczywiście, że tak. No to zajedziemy tu. O, fantastyczny samochód. Co się stało z szybkami? Dobry. Dobry. Pan sprawdził. Słucham, mieliśmy wypadek. Ma pan naprawkę? Staram się naprawić.
Tylko tu w różnym, trzeba w różnym tym trafić. Ja wiem, bo te śruby są pod tak dziwnym kątem, że to czasami jest dziwnie. Ale nie no, autko, flagi do full wypaki. A to pani Ani. Się wozi pani Ani. Dobra, nic mi nie jest.